Który dzisiaj jest? 5 lipca 2023. Teraz filmuję z miejsca, które się nazywa Olympic Mountain National Park, czyli Park Narodowy Gór Olimpijskich, no bo tak, związek z olimpiadą jest, tak. Tu jest widok na... jeszcze oceanu tu nie ma, tu jest przecinka pomiędzy Kanadą a USA, po tamtej stronie za kilometrami stąd jest Kanada. To się nazywa Strait of the Fuca, coś takiego. Trzeba na mapie zobaczyć, ja mi się nie chcę teraz patrzeć. I to jest pierwszy taki punkt widokowy, jaki był. Myślę, razie siedzieli mi na ogonie, nie lubię, jak mi ktoś siedzi na ogonie w parku narodowym. No i jedziemy dalej w tą stronę na Hurricane Ridge. No, góry zarośnięte. Tutaj w ogóle ten park jest, już opowiadałem, ładnych parę metrów, ale takie bite parę metrów wody każdego roku. Więc jest bardzo wilgotno, olbrzymie ilości śniegu, olbrzymie ilości deszczu, drzewa obrośnięte mchem, gdzieś tam to będzie, wszystko będzie. Na razie pierwszy przystanek, Olympic National Park, jedziemy dalej. No, kolejne miejsce w Parku Narodowym Gór Olimpijskich. No. O, zobacz jak on jedzie, On tak jedzie, widzi? Widzi jak on jedzie? No, tak jak na tym, na siłowni. No i tu jest taki przedni, zadni. O, coś tu skrzeczy. Leci, zobacz, nad nami. Wrona jakiś, krucobomba, myślałem, to jakiś czarny orzeł. W jakimś razie znowu ponownie. Widoczek zacny. Pachnie ładnie. Nie, nos zatkany, nie czuję. Tam jakieś tam, nie wiem, kółka, nie kółka na wodzie. Trzeba będzie później zobaczyć sobie z ciekawości, co to jest. No i tam jakiś statek, ale to na kamerce się nie zobaczy, bo ten statek jest tak mniej więcej. Nie wiem, co to jest, pojęcia nie ma. Takich widoczków jak ten to jeszcze będzie tutaj pewnie kilkaset. Mchy już widzę obrośnięte na drzewach, ale to jeszcze nie jest to, co, to czego oczekuję. Zebrała się tu grupka ludzi. Pewnie ich słychać. Idę porobić zdjęcia aparatem. Dobra, to już się nakręcam. Nie widzę ten zielonek. A jest zaparkowany. O, tutaj jest. Bogdan. Co? O, zaczek ładnie stanął. Rogatek. No mówię, jelonek. Hej. No dobrze, już sobie biegaj.
I tam szczyty oścież. Nie boję się w tą stronę. Jedziemy dalej. Ty masz tą kamerę, jak nie robisz, ja sobie zdjęcie robię. A ja tak sobie myślę, że jakby starczy nacisnąć. O, wody. Tu już jesteśmy. Hurricane Ridge. W jakimś razie, o, nie widać, tylko kominy widać. A ten budynek spalił się w maju tego roku. Tu jest parking z widokiem na Góry Olimpijskie. No i tutaj punkt widokowy. Z widokiem na wody morskie, oceaniczne. Na tam jakiś statek płynie handlowy. Trochę z mgiełką to jest, więc nawet lunetą nie jestem w stanie go zbliżyć. Dlatego lunety nie mam, mam w samochodzie. A skąd ten... Gdzie? Tu? O, no proszę. Daleko nie trzeba. Śnieg. Daleko nie trzeba. To musi nieźle walić śniegiem, skoro taka czapa ocalała. Także tam stoi Defuka. Defuka, czyli tego faceta, który wczorajśmy czytali, nie wiem czy to się nagrało. W każdym razie. Który odkrył, było ich dwóch. Vancouver, którego miasto jest po drugiej stronie w kanadyjskiej, a Defuka to jest właśnie ta cieśnina, przesmyk morski raczej, cieśnina. Nie jestem dobry w geografii z tej materii. W każdym razie, a dlaczego olimpijski? Bo najwyższy szczyt, który tam wtedy wymierzyli, przypominał górę Olimp. A że jeden był z nich Grekiem, ten cały Defuka, nie wiem dlaczego Defuka, to bardziej mi pasuje na hiszpańskojęzyczne nazwisko. No to wymyślę sobie, że te góry będą Olimpem i bogowie tu mieszkają. Tu przed nami widać, musiał się jarać, bo drzewa w tym miejscu są wypalone na samej górze. Ja bym poszła w tą stronę najpierw. No to chodź w tą stronę najpierw. Aha, tylko że ja tu się w ogóle... A wiesz co, na razie filmuję, zdjęć nie robię. Czy wracam jeszcze raz? To sobie jedynie Daszek założyła taki wypchany czymś. Pomaszerujemy sobie tu trochę. Nie wiem, gdzie się dojdzie, do jakichś punktów widokowego zapewne. No można coś oświetlić. No tak, bo to w sumie północna strona, od południowej bardziej świeci cały dzień, bardziej intensywnie słońce, ale i od południowej tam na tamtej pagórku za tym Kielon 3-2 też jest śnieg i od południowej strony, więc wystarczy pewnie wysokość nad poziomem morza, dużo napadanego śniegu w sezonie i mamy śnieg w lipcu. O, jakie tutaj kurcze wygibasy, ale numer, nie wolno tu chodzić jakby co. Pozakładali te. No tutaj mchu już nie ma. Pachnie? Nie. Pachnie. Trzeba bardziej po dotykać. Oto takie pewnie jak te na choinkę, co sprzedają na Boże Narodzenie. Nie, ja mam ten węchmont zepsuł tu z jakiegoś powodu. Tu jest Łubin. No, tylko takie skromne. Ale jest. No, ale jest. Mówiłam, że tamte przypomina Łubin liście. No, bo to w górach pewnie ogólnie roślinność nie jest jakaś bujna. No, jak tu nie porobić zdjęć panoramy, tylko trzymaj. To ty nie nagrywasz, to trzymaj i po prostu gadaj, a ja będę zdjęcie robił. Ja idę dalej, jak nic. Może to nieźli chorobi. Idziemy? No. Czy pan robi panoramę? Prosto, czy w prawo, czy znaczy w lewo? Na razie stój. W tej sekundzie zatrzymaj się. Okej. Once you got moving.
and you got out on the co-ops and stuff. But yeah. Bogdan, ja idę tu. O, mam tak wrzos. To jest wideo. No, ciut nad parkingiem. Tu jest ten. Przy budynku, który się spalił nawet nie dwa miesiące. Nie, dwa miesiące temu, jakoś tak tam tego maja, 7, 8 było. No tam to już łazić w tym życiu nie będę. Gdzie? No nie można, no tak starałem się, żeby nie zadeptali. W tym życiu to już tu nie wlezę na te pagórki, może w następnym. Równie dobrze mogę się gdzieś w miejscu, gdzie dojeżdżają nasi youtuberzy, urodzić i świata poza wioską nie widzieć, albo być kurą, albo krową, czy innym komarem i tyle. W jakimś razie na takie łażenie po tych górach tutaj to trzeba mieć moc, no i czasu, więcej jak kilka dni. Czas się znajdzie, ale mocy też trzeba. No, no ale wzdłuż parkingu można się przejść, po tym, tam pod tymi budami. Myślałam, że tylko tu się zawraca. Będziemy przyziemy się tam w tym fotelu. Bo to jest ta strefa zawracania autobusów w tym miejscu. Kiedyś pewnie była na końcu parkingu, ale zamknęli, bo pożar. Dojdziemy z kamerą na ten, do spalonego budynku, idziemy do samochodu.
Dobra? Przed pożarem był na pewno tutaj normalny, regularny parking. No właśnie, miej psa, przyjedź sobie do parków, a tu z psami łazić nie można. Znaczy wiesz co, to nie można, ale ten pan chodzi z tą panią, bo... No dobra, no dobra, nie ma sprawy, nie mówię o nich, mówię o swoim psie, którego bym miał, bo praktycznie chyba w każdym parku jest zakaz łażenia, tak jak i tu, zakaz łażenia z psami, kotami innymi tam, wężami boa. O, autobus jedzie. Jeśli ktoś nie ma samochodu, może sobie autobusem przyjechać. Proszę bardzo. Dalam, tranzyt. Point, obstruction point, road. Tu jest to, co widać. 30 lat temu szedłem po Parku Narodowym Rainiera i tam było chyba wyżej, bo nie było... O, tu jest jakaś droga, 8-milowa droga. Można, o, można sobie zjechać, ja zjechał. O, okej. Okay. Ja bym tędy se zjechał. Mamy samochód, napisane, że nie przystosowany do kampera albo samochodem z teściową, z przyczepą. Ani kampera nie mamy, ani przyczepy. Dobra, co do Rainiera. Tam, co byłem, to zalesione zbocza były zdecydowanie niżej jak tu. Więc być może tam było, tam jest po prostu wyżej. Być może to tutaj, to najwyżej, to śnieżone, może to jest ten Olimp. Nie wiem, byłem tu w tym parku kilka razy, 2-3, może to jest mój 4 raz, na maksa 5. Nigdy nie wspinałem się. No nie jestem jakimś tam zdzichem, który lubi wspinać się po górach. Także teraz się przejdę po tej krawędzi do tego spalonego schroniska. No i jedziemy do tego huchoho, coś takiego jest, taki szlak huchoho. Prawdopodobnie jeszcze włączymy tą kamerkę, żeby 8 minut, powiedzmy 15 minut, 20 minut jazdy po tej drodze szutrowej. Więc się włączy kamerkę. Do prądu będzie można się nagrywać. Panie Elu, proszę powstać, idziemy. I mam tu dla ciebie sugestie. No. Nie, jak powiesz nie, to będę wściekły. Dobra, więc tam jest taki znak brązowy. No. Tam jest napisane, droga nie pokryta asfaltem, 8 mil długości, nie przystosowana dla kamperów i samochodów przyczepu. Dla naszego przystosowana. My jedziemy. No to że... Kamerkę się włączy. O, trzeba tą kropkę umyć za kamerą. Tą kamerkę się włączy. No ale ta drogowa też jest okej samochodem. Okay. Dlatego te samochody niektóre były takie brudne, jak bym bojeżdżą po takiej drogach. Aha, o, widzisz, ten też miał z tego z Illinoisa samochód. A wcale nie musiał przyjechać od nas. Ale to jest taka FP, czyli każda
Każda firma, która ma tam, nie federalna, każda firma, powiedzmy masz jakieś taksówki albo coś takiego, tylko taksówki w Stanach Zjednoczonych, no inaczej się oznacza, ale fleet, czyli flota. FP to jest fleet plate. O właśnie, dotyczy to bardzo właśnie tych wypożyczalni samochodów, bo one mają po sobie się 300 samochodów. Równie dobrze, to jest co może być, jak ja jadę, tylko w jedną stronę, że pożyczam jadę, potem zawracam samochodem, albo lecę dalej. No. Bo chcę się przejechać, ale w obie strony płacę. No, w obie strony. Raz dojedziesz górą, zjedziesz. No tak, tylko że wtedy trzeba mieć kupę czasu. No, trzeba, no nie ukrywam. Ja 25 lat temu miałem 2 miesiące czasu, 56 dni. No. 20 tysięcy mil. I nawet co byliśmy wściekli, że te, że nam właścicielka mieszkania na dnie, nie te, nie chciała opuścić tego. No jakiś tam, jak oni się nazywają, pojechali na 2 miesiące do Polski, opuścił, że się, ich problem. Aha, no ale nie pytali. Słuchawki ktoś zostawił. A nawet jakby pytali, no to Krzysiek w sumie jest. Ale jak coś, ale to mój problem. You know, you can imagine. And May 7th was not great. Right. So, you know, they get out so much money. They're so reluctant to pay out for literally anything. Żeby na przykład... Żebym ja płaciła, żeby był liczony gaz, prąd. To wtedy tak, okej, no nie używacie, to na razie nie. Ale tak, co mi tu odchodzi? Czy ty jak jedziesz, czy jak się chłopa spaliła, to prowadzi asesję, że ty nie płacisz? Że ty nie wiesz? Kolejne. Widzisz? To nasze? O, to nasze. Dobra. A nie, chodź tam do spalonego, muszę uwiecznić, bo tam być może się to wróci za parę lat, nie wiem ile, i już będzie odbudowane. No tu nawet się chyba, a może i się da podejść bliżej. Tutaj nie chcę, żeby latać dronami, ale jak się pójdzie gdzieś dalej, to tego nikt nie wykryje. Maja tego roku spalił się ten budynek. Przed chwilą słyszałem rozmowę rangera z turystami, ale nie stałem, nie pytałem się, jaka była przyczyna, jeśli w ogóle była jakaś przyczyna. Maj, no mogło już być to odśnieżone, czemu nie, za problem odśnieżyć, nie wiem, nie mam pojęcia. Spaliło się i tyle. Na razie nas wozili towaru do odbudowy, albo dopiero oczyszczają. No, towaru do odbudowy rury jedynie, a to jeszcze nie posprzątane dobrze. O, nawet, o, ale numer, tu jest kurczę spalony wózek, podnośnik, scissor lift. O, to musiał. To wedle mnie kurka wodna były jakieś prace budowlane. Kontener też wygląda na to, że i zobacz, i te płyty pilśniowe się spaliły. Tu musiały być jakieś prace budowlane. Firewatch. I know what I mean. Firewatch. Może i Firewatch. To jeszcze nie sprzątnięte. Wózek, no, akumulatorowy, no proszę. Ja sobie to odkręcę. No jedziemy. Ale numer. To jest na pewno
nic innego jak prace budowlane, zapuszczenie ognia podczas prac budowlanych albo pozostawienie ognia. Deski spalone, które miały służyć do, nie wiem, kładzenia podłóg albo co. Wózek, podnośnik, ale numer. Tutaj też coś się podpaliło. Pójdę z drugiej strony zobaczyć. Przyczepa. Tu stała przyczepa. Może na kontener do biurowy, bo jest spalone. Ale numer. Tu trwały prace budowlane. Trzeba poczytać. Ale na pewno trwały prace budowlane. Obiekt był zamknięty dla turystów. I ta skrzynka tutaj, to jest klimatyzacja. Więc zapewne był barak na kółkach, jakie najczęściej są przy budowach tymczasowych. No bo jak jest jakaś dłuższa budowa na rok, na 2-3 lata, no to robią normalne baraki, takie kurcze. A to jest tymczasowe, przyjechali z przyczepu, postawili. Barak się spalił, budynek się spalił, wózek się spalił. Kontenery wypełnione na gruz też się podpaliły. Śledztwo prawdopodobnie dalej trwa, ubezpieczalnia jeździ, ocenia szkody. Tutaj wąż, może będzie widać, oceniam go na ujście kanalizacji z tego skibelka. Taki szeroki, czterocalowy, spalony, powyginany. No i tu parking i do samochodu. Inne się kominy zostały. Taka sprawa, u nas nasz dom też się spalił 3 lipca, a dopiero w październiku, 2 miesiące później dopiero zaczęli usuwać te rzeczy po spaleniu. Wszystko to leżało otwarte na deszcz, słońce i tak dalej. Tutaj jakieś elementy leży, być może wyciągali w czasie gaszenia. Pobyt tu w Breckenridge i jedziemy na Hocho albo jakieś jezioro po drodze.